Siemano moi kochani, z tej strony Farel, witam was w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną joystick, powitajcie go łapką w górę, koniecznie. I dzisiaj joystick będzie decydował o mojej grze Fortnite. Do dzisiejszego challenge'u dla joysticka została stworzona specjalna mapa. Na wszystkich miejscówkach za chwileczkę rozłożymy przekąski. Joystick musi zjeść 5 przekąsek, dzięki temu wyznaczy mi trasę, którą muszę przebyć w grze Fortnite, a później wygrać grę. Swoją drogą, moi kochani, możecie wbić do joysticka na Instagramie, on tam rzuca fajne fotki, rozmawiam z widzami, więc zapraszam każdego. Link znajdziecie do jego Instagrama oczywiście w opisie, a teraz joystick, pozwól, że cię przeproszę i rozłożę tutaj w spokoju przekąski, dobra? Zaraz przyjdziesz. Przekąski rozłożone, joystick już się nie może doczekać, to go wpuszczam. Leci joystick, battle buzzer, uwaga, lądujesz, wyskakujesz, pyk! Co wybierasz? Okej, okay, Daily Bugle, pierwsza miejscówka. Dobra, dajmy mu chwilę, niech sobie zje. Masz jeszcze 4 szanse. Zajadaj. Okej, okay. Sleepy, niech będzie. Okej, okay. Shifty Shaft, czyli generalnie będziemy tutaj po górze się cały czas przemieszczali. No, ciekawie to wygląda. Mi się wydaje, że Eevee też by chciała się przelecieć battlebusem. Lądujemy i wybieramy. Wiesz co chcesz, wszystko twoje. Eevee jakaś jest zestresowana, chyba stresuje się kamerą. O, o. No dobra, tartak. No i ostatnia joystick, wybieraj. Znaczy, wybieraj. Masz jeszcze jedną, już mu się chyba nie chce jeść tych przekąsek. Ostatnia, please. Zmęczyłeś się jedzeniem, tak? Ojeju, grubasek. No weź jeszcze jedną przekąskę. Pamiętajcie, moi drodzy, że każda łapka w górę to jedna przekąska więcej dla joysticka, więc zajadaj. Proszę, przekąski. Twoje ulubione hasło. Przekąska. No, wiesz, ostatnia. Trasa została wyznaczona, no to lecimy! Ale zanim zaczniemy rozgrywkę, mam dla was bardzo ważny komunikat. Jak dobrze wiecie, wielkimi urokami zbliża się maj oraz czerwiec. W maju są komunie, a w czerwcu jest Dzień Dziecka. Więc z pewnością wielu z was szuka jakiegoś pomysłu na te dwie okazje. Więc spokojnie, moi kochani, firma XCOM śpieszy wam z pomocą i przygotowała super ofertę, która nazywa się Misja Prezent. W ramach tej promocji otrzymają od firmy XCOM nowy monitor od firmy MSI Optics G251PF oraz, moi drodzy, nową myszkę Logitech G603. Dzisiaj na tym sprzęcie będę grał, sobie go przetestujemy, a na końcu wam go zrecenzuję. Moja nowa myszka to Logitech G603 Lightspeed. Jest to bezprzewodowa mysz, która posiada sensor Hero. Jest to rewolucyjny czytnik optyczny zaprojektowany przez firmę Logitech, który zapewnia nawet 10 razy większą energooszczędność. Dzięki czujnikowi Hero, mysz zapewnia także wyjątkowo dokładne i spójne działanie w całym zakresie czułości, od 200 do 12 tysięcy dpi. A funkcja Lightspeed zapewnia wyjątkowo szybkie odświeżanie położenia co do 1 milisekundy, co charakteryzuje ją niezawodnością i czułością na poziomie e-sportowym. Wewnątrz myszki znajdują się dwie baterie, które wytrzymują aż 500 godzin grania, więc naprawdę to jest mega dużo czasu. Natomiast moim nowym monitorem jest MSI Optics G251PF, który posiada matrycę IPS charakteryzującą się lepszymi kolorami i lepszym kątem widzenia. Przekąt na to 24,5 cala. 165 Hz odświeżania gwarantuje płynność obrazu, a technologia G-Sync Compatibility zapewnia synchronizację liczby wyświetlanych klatek, zapewniając płynny obraz podczas rozgrywki, bez opóźnień, cięć i efektu rozmycia. Czas reakcji tego monitora to tylko 1 milisekunda. Promocją objęty też jest zestaw słuchawkowy Razer Barracuda X dla graczy, który łączy się bezprzewodowo przy użyciu adaptera USB-C, który pozwoli ci zarówno na wciągające granie w domu, jak i doskonały dźwięk w drodze. 40 mm przetworniki Razer Triforce emitują wyjątkowo wyraźne, nieprzytłumione soprany, tony średnie i basy. Dzięki temu możesz lepiej wczuć się w grę, a dźwięk muzyki i wideo jest bardziej dynamiczny. Barracuda X posiada odłączany mikrofon kardioidalny Razer HyperClear, który pozwoli rejestrować krystalicznie czysty głos. Promocja wystartowała już 25 kwietnia i potrwa do 5 czerwca. W każdym tygodniu XCOM udostępni promocję na inną kategorię sprzętową, więc z pewnością dla każdego znajdzie się coś fajnego. Link do promocji Misja Prezent na stronie XCOM znajdziecie w opisie tego filmu, więc klikajcie. Już wiecie, jak wygląda mój nowy sprzęt, a teraz lećmy przetestować go w dzisiejszym challenge'u. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Smalczyk, siemano! Elo, elo, witam! I lecimy z meczykiem. Gramy sobie bez budowania, będzie mega ciekawie. O kurde, ktoś zawinął nam busa, stary, bojowego. Jak to busa nam zawinął? I ktoś czołga nam zawinął! Nie! Dobra, ja ci powiem tak, że tu są niezłe dymy, nie? Na tym bez budowanka. To fakt. Ja od razu lecę po kolejnego czołga, jak jest. Dobra, ja dwóch zabiłem. Nice, szybko! Jeszcze trzeci jest tam, nie?
Dobra. Dobra, nie żyje trzech. Kurde, to dawaj jakąś broń, tylko mam snajperkę. Masz coś? Jest pompa. No, tu są jakieś bronie, jak zaczyna do mnie przyjść, to będziesz miał, nie? Idę, idę. Tu jest gdzieś powiek. Ja się leczę, cofnij, cofnij, cofnij. Leży, ale nice, mnie tak super. Obił, że szok. Szok w trampkę. LKM-a miał jak coś. No i klasa, chodź, chodź do mnie. Jestem, dawaj. Dobra, stary, niestety, musimy lecieć. Cicha cieśnina przed nami. Let's go. Lecę, dosłownie, gościu, lecę. Jezus, ty to pajęczyna odpalasz? No ale ja tak nie chłopy chciałem. Są jakimś czołgiem, dawaj, uciekaj, stary, bo nie mają nas ta, tutaj jadę, na parę hitków. Chyba, że sobie zaraz sami ogarniemy jakiegoś czołga. Ram, pam, pam. Ram, pam, pam, pam. Ty, Alibaba, czekaj, wezmę tego PM-a. Dobra, bierz. I mgiełkę. Dobra, mamy to. Druga miejscówka zaliczona. Jest ziomek, dawaj go. Dwóch, dwóch. Je, rozjechany. Stary, to jest bez budowania, ja chciałem budować! Plecujesz, plecujesz, schowaj się. Leżę. Nie, nice. Tylko ty. Stary, ja chciałem iść ściany stawiać. Chciałem, że jakieś tarapaty na środku ulicy wysiadasz i nagle walisz się no, z ziomami, nie? Totalnie co innego jest ta gierka, ale beka, fajnie, fajnie. Lecimy dalej. Kolejna miejscowa, skoro ta zaliczona, teraz shifty, tak? Tak, szemrane szyby, let's go. No dobra, lecę. O, tutaj jakiś lucik był, dobra, nieważne. Czołg po prawej. Dlatego gościu jadę przez shifty. Dobra, shifty mamy zaliczone, więc nice. Dawaj teraz na trocinowy tartak. Lecę. Tak na pełnej. No gościu, tu nie ma tamto, tak? Fragi się same nie zrobią, szybko zaliczamy miejscówki i walimy ich na dziurę. Oby strefka na grocie siada, będzie ciekawie. Dobra, moi drodzy, tartak zaliczony. Dawaj, jeszcze tutaj się przejeźdź, zobaczymy, co coś jest ciekawego. Kanister był potrzebny. Czekaj, jest rakietnica, chyba wezmę, co? Wezmę rakietnicę, a dam ci mgiełkę za to. Midasową, wezmę midasową mgiełkę. Masz ammo do RPG-a? Mgiełka? Masz, rzuciłem rakiety. Dobra, dziena. Gościu, nie za dużo, ale niech na będzie. Long jumpku, znaczy na tym na grocie. No i gitowa, dawaj na grotę od razu. Masz łap, mordo, albo PM, proszę, bam. Dzięki, bam, 29 siedzi, bam. Pompa. Ammo w PM-ie siedzi, bam. Lecimy pompa, teraz na leci, grotę, bam. Ciach. Gościu, ammo pompa, bierz bam. A, ammo pompa, nie widziałem. Dobra, to go noktowizor, potem sterowiec, bam i wszystko siedzi fresh. I teraz widzę, jak jeszcze nie zostawię łapeczki, to robi bam, łapkę, łap na niebie. I łapka 30, niebieska 30. Fresh. Że chłop był w szoku, został dwie pestki takie w 30 w locie jako kula armatnia. Ciach. Gościu, łapka być niebieska, bam. Dobra, łapka niebieska musi być bam. Mamo, ja latam. Ale że tak zjeżdżasz, pionie? No, to są impulsiki. A, i dla tłumam. Szefa. I skrzyneczka, ciach. Dobra, kolejne impulsy. Kolejne impulsy, mordo, jak ja będę miał full impulsów. Ja nie wiem, właśnie, ja chyba nie biorę tych impulsów. Ja sobie zostawię rakietnicę. Zostały i... dwa. Nie! To? Wyrzuciłem cię? No prawie. Gościu, zmieniaj miejsce. Co ty w ogóle sobie... Dobra, dobra, chcesz kierować. Niech będzie. Drop! Witam, pana dropa. Siema, dropik. Dzięki. A pa, pokazać ci trik dla widza? Patrz na mnie, jak będę wysoko, patrz. Czekaj. Woo! To dobre. To mi się podoba. Launchpadzik od tego. Ale dalej lecę. Lecisz dalej? To ale chcesz, też, no też zobacz, chcę gdzie to spróbować. Widzisz, na, jak najpłyce i na wysokości launchpada. Woo! I na samej górze spadł, jak będziesz w maksymalnym locie. Dobra, kumam, będziesz kumam. Najwyżej. Zarąbiste to jest. Są chłopy jakieś tutaj. Autem na górce tu. Tu są. Schodzę. Jest. Lecą w dół. Goni tak, 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 tak. Gonię ich, goni ich. Oni dawaj. Będą czekali tutaj. Fakt, nie, nie jest to model. Cofnij, 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 Christian. Cofnij się, bo ty nie ma jak się zabudować. To był głupi pomysł, co zrobiliśmy, ale niech będzie. Ja nie wleciałem, dobra? Okej. Okay. Dawaj do fury, gościu. Myślisz, że wjedziesz pod górkę? Kolejnie jadą, jak coś? Gościu, tym samochodem ja się o nic nie boję, czaisz? Zobacz, dobra, kumam, kumam. Zarąbiście ci poszło, stary. Dawaj, walhaka. A sam jest górka, tam, patrz. 26, krak. Powalony. Tu krak, za tym kamieniem. Strzelaj kamień, strzelaj kamień. Strzelam. 30. Nice. Dobity. Tu biegnie. Dobra, kraka dobity tamtenego kumpel. 30. Tak, 30. 26. Paleci drzewo. Dostał 60. 45 w łeb. Tu dobiega, patrz. 39. Czekaj, krak. Odpalam tom. Skanowanko. Leci, zero white tu. Lecę. Władaj, dostałem, zero mam. Uciekłem, stary.
Leżą! Zabiłeś ich dwóch? Tak, leżą, leżą. Ja dawaj, stary, dawaj. 3 HP mam. Mam dla ciebie splasza, jak to jest stary. Dobra, lecę. Złoty kruk poleciał i co miał z tego PM-a? Czekaj, tutaj tyrolka jest grana. 4-5, 4-5. Wale w drzewa, wale w drzewa. Podejrzamy ich, 30? Bo nie mają lutu, dawaj, siadaj. Myślisz? Dobra. Pa, lunchpad. 34. Wraca na nasz spot, stary, i wallhacka sobie użyjemy. Tak, 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 no spokojnie, no. Dobra, wale wallhacka. Widzę ich, widzę ich. Strzelaj w czołg, strzelaj w czołg. Jest stary bucie, na rebucie. 110, minus 0 ma. Super. Ostatni amo, masz 4. Masz AMK. Dzięki. 4 amo do AMK, nice. Jego kumpel go nosi tu. Leci, leci z kumplem, 30, leży. 4-5, krak. Lecisz, stary, dawaj go. Tego chłopa? No dobra, tylko nie wiem, gdzie on jest. Leży, nice, nice. Super, wsiadaj. O kurde, chowaj, czekaj. Chowaj się, o kurde, ja kieruję teraz, dobra, siadaj. 30. Zaczął, leżę. Zaczął. Leżę, jej, leżę, 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 dobijam, 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 dobili, dobili, najgorzej! Aj, naszego spota mieli, nie? 188, nieźle. Dawaj czołgiem może na dziurę, co? Dziuruj ich. 70, nice! Jej, jakie to bambiczki. On jest jakiś nieśmiertelny, czy co? Gdzie on jest? Tutaj. Co jest? Padasz, padasz. Uciekaj, uciekaj, chowaj się. Daj pan na widza. Let's go. Nice, stary, ale ej. Ja myślałem, że on cię walnie, stary. Myślałem, że on cię walnie, nie? Nie ma bata, jestem lepszy, gościu. GG. Na szczęście Smalczykowi udało się pokonać tych dwóch wariatów ze snajperki, więc jestem zadowolony. Tak samo jestem dzisiaj zadowolony z mojej nowej myszki Logitech G603 i powiem wam szczerze, że mega fajnie się sprawdziła, nawet grając bez podkładki. Ja lubię takie szersze myszki, które idealnie leżą mi w dłoni, nie lubię takich malutkich, zresztą już dobrze o tym wiecie, więc każdemu polecam tą bezprzewodową myszkę, bo jest naprawdę mega fajna. Nowy monitor też oczywiście zdał egzamin na piątkę z plusem. 165 Hz to jest wystarczająca ilość, żeby grać sobie swobodnie, płynnie Fortnite, więc każdemu też oczywiście ten monitor polecam. Generalnie firmy MSI posiadam aż raz, dwa, trzy monitory, więc samo mówi przez siebie. Więc moi kochani, korzystajcie z promocji Misja Prezent, zaglądajcie co tydzień, wszystkie linki oczywiście macie w opisie. Ja mam nadzieję, że dzisiaj wam się podobało, jeżeli tak, łapka w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!